Już za kilka dni wykonana w ramach zadania Jaworznickie Planty makieta kopalni Jacek Rudolf będzie dostępna dla mieszkańców. W ramach makiety wykonano plac o nawierzchni z płyt betonowych, ścieżki asfaltowe, model wieży wyciągowej, komin, obiekty sortownia, magazyn, budynek szybowy oraz stylizowane na wagoniki kolejowe ławki. Dodatkowo będzie można obejrzeć zdjęcia ukazujące kopalnię w poszczególnych okresach jej istnienia. Nie brakuje również tablicy pod tytułem Z historii jaworznickiego górnictwa, na której umieszczono najważniejsze daty. O historii kopalni Jacek Rudolf opowiada dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna Przemysław Dudzik. Podstawy idei tejże architektury, która tutaj w tej chwili jest, tej przestrzeni miejskiej, było to, co się tutaj działo przez ostatnich 150 lat. Trzeba pamiętać, że tutaj pierwszą kopalnię na polach ornych, uprawnych, w centrum, czy może inaczej, na obrzeżach ówczesnego Jaworzna, bo Jaworzno wtedy było malutkie, wybudowano kopalnię i była to kopalnia, która otrzymała nazwę Jacek Rudolf. To były lata 70. XIX wieku, wiązało się to z inwestycjami poczynionymi przez rodzinę Gutmanów właśnie tutaj w Jaworznickie kopalnie, w Jaworznicki węgiel. Na tych rycinach, które tutaj będzie można oglądać, jakby widać kolejne etapy. Ta rycina jakby najstarsza została wykonana prawdopodobnie w samym końcu XIX wieku przez krakowskiego fotografa Krygera. Znakomite zdjęcie, które świetnie dokumentuje, jak to wówczas było. Mamy furmanki, mamy drewniane wagoniki i przede wszystkim mamy te budynki, które w jakiś sposób zainspirowały architekta do wykonania tych betonowych w tej chwili ekwiwalentów tej budynków. Oczywiście te budynki, które tutaj w tej chwili są, te ścianki, które są, to są tylko fragmenty tych wcześniej istniejących tutaj obiektów i one są oczywiście mniejsze, dlatego że nie naszą ambicją było odtwarzanie tego dosłownie, bo to jakby było troszeczkę nie tak. Chodziło po prostu o przypomnienie tych stu kilkudziesięciu lat historii, tradycji tego górnictwa w tym miejscu, ludzi, którzy tutaj planowali. Wkrótce makieta będzie dostępna dla mieszkańców.